Policjanci z Legnicy zostali wysłani na interwencję, gdzie zgłaszający informował o nietrzeźwej osobie na klatce schodowej. Policjanci nie zastali adresata na miejscu, jednak zauważyli parę poruszającą się na rowerach, która na widok radiowozu zeszła z jednośladów i zaczęli się chować. Funkcjonariusze tutaj wykazali się wyjątkową czujnością, bo po sprawdzeniu dokładnym mężczyzny i kobiety okazało się, że i jedno i drugie posiada środki odurzające. Oboje mieli przy sobie metamfetaminę, ale na tym interwencja kryminalnych się nie skończyła. W kierunku funkcjonariuszy szedł mężczyzna, który sprawiał wrażenie osoby odurzonej. Po dokładnym sprawdzeniu i przeszukaniu okazało się, że on również posiada środki odurzające w postaci marihuany. Cała trójka dobrze się znała, zostali zatrzymani, a środki odurzające zostały zabezpieczone. Cała trójka usłyszała zarzut posiadania środków odurzających i wszyscy przyznali się do winy. Grozi im teraz roczna odsiadka.